Siema, witajcie w kolejnym lagującym bardzo mocno odcinku Simsów na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie chyba do 9. odcinka z serii Mrocznej Wyspy. I mam dla was niepokojącą wiadomość, ponieważ zbliżamy się do końcóweczki. Tych Simów już mam coraz mniej do unicestwienia. Musiałam zacząć wygrzebywać Simów studenciaków już z ostatniego otoczenia, tego pustynnego. Te dwa otoczonka, nie pamiętam jak one się nazywają, ale w każdym razie no, nazwijmy je trawiastymi. One już są pozbawione wszelakich Simów, więc zostali tylko ci z Nowej Politechniki, czy jakoś tak. Oraz jeszcze mam kilkoro w skrzyni rodzin. Trochę mi jest smutno z tego powodu. Myślałam, że to się troszeczkę dłużej będzie schodzić. No ale cóż. No ale cóż. W ogóle mam bekę z tego, z Michała Strzałki, ponieważ on, mając tak jakby te barwy bojowe u siebie na twarzy, wygląda jak byłby emo i by strasznie płakał przez te okulary. Ale w sumie to jest wszystko bliskie prawdzie, no bo jego staty nie są zbyt zaciekawe. On jest praktycznie cały na czerwono, ale już nieraz Simowie na tej wyspie udowadniali, że taki stan agonalny można jeszcze wyleczyć. Myślałam też, żeby może troszeczkę pozbyć się tych karaluchów, ponieważ mamy ich ogrom. Tym bardziej, że zadanie z jedzeniem pizzy jest o dupę potłuc, bo ani ci Simowie nie są pożerani przez muchy, ani nic takiego się ciekawego nie dzieje. Ale uznałam, że sobie to jednak zachowam, tą salę bankietową, czy jak to można nazwać. No bo w sumie. Ci Simowie są głupi i przez to, że jest tyle karaluchów, to oni wolą je unicestwiać niż jeść. Więc tak jakby ta dwójeczka na kostce gwarantuje, że jednak oni będą najedzeni. A poza tym chciałabym zobaczyć, czy przez te parę jeszcze odcinków doprowadzimy tą parcelę do tego, że Simowie nie będą mogli się ruszyć o krok, bo wszędzie będą karaluchy. Jestem tego strasznie zaintrygowana. Okej. Mam nadzieję, że zasady są jasne, a jeżeli nie, to tak pokrótce przypomnę. Co 12 godzin losuję na kostce Simom zadania, które muszą wykonać. Wszystkie te zadania łączą się z pewnymi konsekwencjami. No i czekamy na te konsekwencje, aż pięcioro Simów zmierzy się z planszy, no i będziemy mieć nowego zwycięzcę odcinka. Ja nie ingeruję w życie moich Simów, oni sami muszą o siebie zadbać. Ingeruję tylko w to, co się stanie o godzinie 12. Po północy i o 12 w południe, ale to też nie do końca, bo wszystko jest w mocy kostki. I tak, jeżeli na kostce wylosuje jedyneczkę, to Sim będzie musiał pogłaskać elektrycznego renifera. Dwójka to już wcześniej wspominana zepsuta pizza. Trójka natomiast to skorzystanie z maszyny potrzeb. O ile Sim będzie mieć zieloną albo złotą aspirację jakimś cudem, to nic mu nie grozi. A jeżeli będzie mieć czerwoną, no to lipa. Jeżeli na kostce wylosuje czwóreczkę, to Sim będzie musiał się poczęstować ciastkiem. Piątka, no to jest mój największy faworyt, czyli popsuty latawiec, będzie musiał się Sim tym pobawić. No a szóstka, żeby nie było tak depresyjnie, to zrobimy operation plastyczne. Aktualnie czekamy do godziny 12, aby móc wylosować coś moim Simom, a póki co dopuszczam czas. Może ta parcela się uspokoi. O. No i wszyscy mają katar, wiadomo, no ale to nie dziwota. No tyle karaluchów. Po raz pierwszy widzę tyle robactwa na parceli i jestem iście tym zafascynowana. Jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy. Jak niektórzy sobie hodują mrówki czy coś, no to ja sobie hoduję wirtualnie karaluchy. Okej. No i póki co, jako jedyny Michał chyba trochę myśli i chociaż planuje zregenerować swoje siły, tutaj Laska o dziwnym imieniu DJ zajmuje się oczywiście karaluchami. Edward Kolec nawet sprząta, to miłe. Ten planuje się pobić z grubaskiem. Ten natomiast, ona w ogóle ma super facjatę. Ona wygląda jak taki typowy brzydki kujon. Jeszcze brakuje jej takiego delikatnego zarostu pod nosem, żeby miała takiego wąsa. I byłaby po prostu idealna. I mamy tutaj ostatnią simkę, która co oczywiście też planuje się pozbyć wszystkich karaluchów. Co powodzenia wam życzę.
I tak to właśnie jest na tej parceli. Karaluchy, karaluchy. Wszyscy do karaluchów się dotykają, tylko jedynie Michał Strzałka, póki co śpi. No dobrze. A jeszcze o godzinie 20 wyskoczą nam duchy, co jest nieuniknione, ponieważ na tej parceli mamy mnóstwo nagrobków. Co jest też bardzo mocno inwazyjne, ponieważ Simowie mogą na przykład wykoprytnąć się ze strachu. Jestem ciekawa, ile tym razem będzie trwał odcinek, czy będzie długi, czy może tutaj nasi uczestnicy się szybciej poskładają. No, póki co to oczywiście głodzik już rośnie, o wystroju nawet nie wspomnę. A nikt nie pomyśli o tym, żeby coś ugotować. Nie, 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 tylko wszyscy karaluchy. Gdyby karaluchy dało się jeść w tej wersji Simsów, o ile się w ogóle w jakiejś da, to moi Simowie byliby wiecznie najedzeni. Chyba, że jest jeszcze opcja, że drabinka im się zbagowała. Ale nie, nie będę im pomagać. Jak wleźli tutaj, to też potrafią wyjść. Ale po prostu nie chcą. O, jedna coś chce zrobić. Jaki z kibelka chce skorzystać, no proszę. Oho, miałam laczka, jakiś duszek pewnie wylazł. No i tutaj mamy kogoś. Któż to nas odwiedził tym razem? Oho, i prosto za nią idzie Józek Moniak. Dzień dobry. Hortensja Łezka. Hortensja Łezka, która płacze. Przeuroczy. I Michał stał. A, Michał, myślałam, że chce coś zrobić ze swoim życiem, a on po prostu żygu. I chyba duch go przestraszy. Nie. Ale jest bardzo blisko. No i co teraz zrobisz? Kolego? Śpi. No dobra. Do 12 mamy jeszcze chwilkę, możesz spać. A jak pozostali? Oczywiście w piwnicy. Jakby inaczej. O, nie. A, karaluchy. Ale to te karaluchy już wylazły ponad... A, myślałam, że już wylazły ponad powierzchnię. Ale nie. No dobra. Najważniejsze, że drabinki działają. Ta narzeka na życie. O, tu są już karaluchy. No świetnie. Niesamowite po prostu. Okej, czekamy do 12. O, nasz makatar. Jakoś mnie to nie dziwi. Czy ktoś w ogóle z was się stąd ruszy? To będzie najszybszy odcinek ever. 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 No, radziłabym wam coś zjeść? Macie głód strasznie na żółto, plus jeszcze duchy orbitujące na wszystkie strony świata mogą was przestraszyć. Póki co mamy jeszcze 6 członków na parceli, czyli wszyscy żyją. No i jedyne co, to oni wydobywają z siebie moc pójścia do kibla, żeby się zsikać, ale jeść już niekoniecznie. No chyba, że nam się lodóweczki zbagowały, to też jest troszeczkę prawdopodobne, więc po prostu im wymienię na nowe, bo te lodówki są takie strasznie mało pojemne, jeżeli chodzi o żarcie, więc okej, żeby nie było. Żeby nie było. Proszę bardzo. Teraz macie wszystko świeże, nowe, więc nic, tylko się zajadać, prawda? Troszeczkę przycheatowałam, bo wszyscy mają teraz... Chciałam powiedzieć, że wszyscy teraz mają tą ikonkę, że patrzą na nowy przedmiot, więc możliwe, że będą chcieli coś zjeść, ale słyszałam, że jakaś laska została przestraszona. Ale nie, nic się nie stało. No jesteś strasznie głodna, wiesz? Ale to już chyba nieistotne, bo zaraz wybije godzina 12. Dobra, Michał. Jedziemy z tym koksem. Jesteś pierwszy. Biorę kosteczkę w ruch. And piątka, czyli latawiec. Chyba to będzie tylko niestety bilet w jedną stronę. Przy jego statach, o ile on w ogóle będzie chciał tym latawcom się pobawić, bo jeżeli oni mają słabe potrzeby, ci Simowie, to tak niekoniecznie do tego latawca, więc mam nadzieję, że będziesz współpracował, aczkolwiek szkoda, no. Bo chyba tylko Mateusz Obraz wytrzymał aż 2 odcinki. A tak, to protagoniści poprzednich odcinków szybko znikali z tego świata, z tej wyspy. Ale chcę się bawić, no zawsze coś, ale no nie widzę tego. Czekamy na Pieruna. Pieruna siarczystego. O kurde, przetrwał to. Myślałam, że zawsze, ale to zawsze zabawa tym latawcem kończy się porażeniem, a tutaj nie, szok. No dobrze, więc on ma jeszcze szansę.
Ona chce wziąć prysznic, muszę jej to skasować, co jest w sumie dobre dla niej, bo jeżeli wylosuje krowokwiatka, no to jest safe. A mamy dwójeczkę, czyli oczywiście co? Czyli oczywiście musimy zjeść tą pizzę. I przede wszystkim musimy utorować jej przejście, aby mogła się tutaj teleportować, ponieważ drzwi są zamknięte, aby oni tutaj nie włazili niepotrzebnie, więc teleportuj się i weź sobie z dwa kawałki. Dobra? Gdy coś się stanie, masz strasznie słabą higienę, więc fajnie, gdyby cię wtrążoliły te muchy w końcu. Czy ja kiedykolwiek zobaczę tą śmierć? Chyba nie. No szkoda. No przykro, okej. Okay. Jesteś na razie bezpieczna. Podkreślam słowo na razie. O, kurde. Wynocha mi stąd. Teleportuj się. Teraz przechodzimy sobie do Edwinka. Edwinek został przestraszony przez ducha, ale jeszcze trochę trybi. Piątka, czyli również latawiec. No ciekawe, czy ten latawiec jest jakiś zbugowany. Czy może ty sprawisz, że jednak piorun tutaj się zjawi? No czemu nie chcesz wypuścić tego latawca? Halo? Aha. No i o co chodzi? Czy ktoś mi to potrafi wytłumaczyć, że jeden sim tak, a drugi sim nie z tym latawcem? Proszę! Może ten latawiec cię boli, ale może kolejny latawiec cię mniej będzie. Nie wiem co. No dawaj, mordeczko, wierzę w ciebie. I? Dobra, wiem, że jesteś głodny, ale to trochę twoja wina. Dobrze. Czyli latawce nie. Okej. To chowam ten latawiec w razie, gdyby komuś przyszło do głowy się nim pobawić poza programem. I tak za bardzo go schować nawet nie mogę. No dobra, no. Piwnicę raczej chyba go nikt nie puści o zdrowych zmysłach. Więc musimy się przelosować. Tak nie ma. Nie ma, nie ma. Że będziesz wybrzydzać. No i dwójka. Nie się najesz. Ech. A pewnie już się namnożyły nowe karaluchy na miejsce tego talerza. No jasne, no jasne. No nic tutaj nie współpracuje ze mną dzisiaj. Dejmy. Teleportuj się. Mamy strasznie mało pizzy. Musimy ją oszczędzać, więc trzeba po jednym kawałku brać niestety. Może ciebie coś trążoli? Ej, ja ci tylko raz zaznaczałam. Ej, widać, że gruby to ma większy pociąg do takiego jedzonka. No, raczej wątpię, że coś mu się stanie. Nie, tylko narzeka, że mu tam śmierdzi coś pod nosem. No okej, to teleportuj się. I teraz, o, ten jest na mocno pomarańczowo. Ciekawe, co on wylosuje. No i piątka, ten latawiec. No, kurde. Kurdełę. Czy będziesz chętny? O, pięcioro zostało. Michał! Co się z nim stało? Michał. Michałku? Oj. Albo go duch przestraszył, albo po prostu z głodu. Czworo! Który to teraz? A, go przestraszył duch. Wymigałeś się od latawca. No dobra, tylko teraz się pogubiłam, bo nie pamiętam, czy ta wykonywała zadanie, czy nie. Trochę to byłoby nie fair, gdyby kazać jakiemuś simowi dwa razy robić zadanie. No ale no, trudno. Jeden, czyli głaszczecz renifera. To może być ciekawe, więc pogłaszcz go, proszę. Nie zwracajcie uwagi na to, że ci simowie tak odchodzą. W ogóle to wy jako uczestnicy tego programu to powinniście po prostu powiedzieć ech, mech, dobrze, że to nie ja. Płacz cicho, Dobra, głaszczcie te renifery, cokolwiek. No szkoda, że Michałkowi się nie powiodło, kurde. Jeszcze taki nagrobek tutaj będzie stał. Bo uznałam, że już nie będę kłaść, bo zawsze ta platforma tutaj była jako taki postument dla nagrobków, ale już jest tego tak dużo, że to bez sensu. Po prostu to będzie wszędzie. No halo, co się dzieje? Proszę mi tutaj głaskać renifera i to w tym momencie. Coś czuję, że ten odcinek będzie mega wielki. Co się stało? No dlaczego? No, halo! Pogłaszcz! Pogłaszcz. No, dobra, super, nareszcie zatrybiło. Porazi cię prąd? Nie, szkoda. Jezu, trzech simów!
Kto tutaj? Halo? Kto teraz? Tamta laska. W ogóle ona jeszcze nie wykonała żadnego zadania. Ona jest dobra. Też się wymigała, cwaniara. No nie, no teraz to będzie pogrom odcinek. Dobra, to zostało nam tylko 3 simów. I zaraz zbliżamy się do godziny 12. No, ta ma największe szanse na niepowodzenie. Bo mam mnóstwo głodu, ale tak jakby duszki o godzinie 6 powoli się chowają, więc to tak jakby jest atut tego wszystkiego, więc jakbyś pomyślała i chciała zjeść, to być może laska przeżyła. No, jest, narzekasz na głód, po czym idziesz do robaków. Nie rozumiem tego. Halo? O, ta jest mądra jako jedyna. Narzekałam, że ma głupie imię. Ale czasami imię nie odzwierciedla tego, co ma się w głowie. No, ona poszła spać. Ten dalej uznał, że będzie walczyć z robakami, no bo czemu nie? A ty? Będziesz tylko ryczała. Halo, Simy. O, wow. O, niemożliwe. Tylko szkoda, że sobie nie zrobi czegoś takiego bardziej treściwego. Tylko coś będzie podjadać z lodówki, to o, no i tyle. No i tyle, bez sensu. Pójdziesz spać, jeść cokolwiek, czy będziesz ryczeć dalej? No, halo. No, wow. Ta stała. O, i jeszcze się z tym, z wilkiem kłóci. Biedni, szykanowani simowie. Przez zwierzęta. Jak nie przez robaki, to przez wilki randomowe. Biedni. Ten poszedł spać? Nie. Oj, chory jest. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. No wow, poszedł spać. Wszyscy są turbo głodni, ale chociaż śpią. No dobrze. No, ja już ją chyba przeceniłam. Bo zamiast iść spać, to na woli walczyć z tymi robakami. Pozdro. Jak dobrze, że to niedługo godzina 12. Ciekawe, jak to się wszystko nam rozwiąże. W ogóle krowokwiatka dawno nie było w żadnym odcinku. Szkoda. A wszyscy mają dobrą higienę, więc no to by było intrygujące. Odkleicie się od tych robaków? Oczywiście, że nie. To jest aż niemożliwe i niesamowite. Dobra, przyspieszam czas, żeby czym prędzej była godzina 12, bo oni się męczą, a ja się razem z nimi męczę. Ale no, o dziwo, jakoś populacja robaków tak bardzo nie zwraca na powierzchni ziemi. Szkoda. Okej. Okay. Godzina 12, godzina 12. No i fajnie. I teraz akurat padłaś na genialny pomysł, żeby iść spać. A tyle ci powiem. Dupa. Jeden. Głaszczysz renifera. No to głaszcz. Dawaj. Głaszcz. Głaszcz, 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 głaszcz. Co jest? No i to ten nagrobek ci przeszkadza serio. No dobrze, no. Proszę bardzo, special for you. Mam nadzieję, że teraz pogłaszczasz. Renifera. Dawaj. Mam nadzieję, że cię kopnie. No jaha, że nie. Okej, okay, Edwinku, co robisz? Śpisz. No to już nie śpisz. Musisz stać i wykonać zadanie pod tytułem... Tak właśnie chciałam ci powiedzieć, że na pewno się spełni twoje marzenie, że zobaczysz ducha, ale jednak nie, ponieważ mamy czwóreczkę. Czyli musimy powiedzieć ci goodbye. Bardzo mi przykro z tego powodu. Dawaj, hapaj, 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 hapaj. Hapaj. I masz higienę na plusie, więc... Więc no. No tak. Jakby inaczej. Dobra, teraz zostałaś nam tylko ty. No i ty widzę, że już jesteś strasznie osłabiona, bo nie dość, że śpisz na stojąco, to jeszcze masz ten głód taki nieciekawy. No, współczuję. I trójeczka, czyli maszyna potrzeb. A idź. To też może boleć. Użyj. Bardzo proszę, użyj. Nie rycz. Tylko użyj. Halo? Koleżanko? No, nareszcie posłuchał. Dajesz. No nie. I ta, z którą tak obśmiewałam ją i w ogóle mi się nie podoba i nie lubię jej,
Ma wszystkie potrzeby na zielono, ale pewnie takiej zaraz spadną, bo co będzie robiła unicestwiała robaki. Słyszę, że tak gdzieś chrapie. Tutaj, no okej. Okay. Myślę, że to chyba się już rozwiąże o godzinie 12, jak nie wcześniej, ponieważ mam wrażenie, że te duchy ich szybko wykończą, ale może się mylę. No i nie wiem, co tak w sumie pokazywać wam na tej wyspie, bo jedna śpi na stojąco, a druga walczy z robakami. Dobra, to popatrzmy się na to. To jest strasznie fascynująca sprawa. Kolejny robak i kolejny, i kolejny, i kolejny. I tak przez całe życie. Super. A ciekawe, czy jak Sim śpi na stojąco, to duch może go obudzić i przestraszyć, bo ona tak jakby jest na widelcu dosłownie tym duchom. O! Jakieś koleżanki się do was odzywają. Spokojnie, tutaj też zaraz będzie ta. Luzik. Ja o to już zadbam. Ona jest na pewno ze studiów, ona pewnie też. Zuzanna Zimmermann. Jezu, jakie nazwisko. Zuzanna Zimmermann. No i coś tu się wydarzy. Może kogoś piorun pierdzielnie, czy nie? No ona to pewnie będzie tutaj 3 dni spała, bo jak nie mogę nic zareagować. Na nią nie mogę jej obudzić, chyba że wybije godzina 12. No, trochę słabo. A ty jak tam? No jaha. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, teraz duchy wyjdą, to będzie o wiele ciekawiej. To będzie szybki strzał. No szkoda, że się tak, kurde, 3 simów poskładało od razu praktycznie przy samym początku. Coraz gorzej jest. W ostatnim odcinku chyba 2 simów mi zmiotło z planszy zaraz po rozpoczęciu. Niby to jest spoko, ale z drugiej strony potem się tak właśnie męczysz z takimi, z taką dwójką, co ostała. Mech, mech, mech. Mech. No i robaczki. Paczki, robaczki. Robaczku, może byś coś zjadła? Nie, po co? To jest po prostu masakroza. A ty jak tam? Obudziłaś się, fajnie. A, siusiu cię obudziło. Albo kubkę. No i co, coś zjesz? Pójdziesz spać cokolwiek, czy dalej potem do robaku z powrotem? No. Jaka będzie twoja decyzja na życie? Będziesz stała. Nie, będziesz się bawić. O, ale może ją ten piorun pierdzielnąć. To jest burza, to byłoby ciekawe. No i farobale. Ścinka, 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 ścinka. Duchy wychodzą. O! Dorotka otomana. Eja. No, nie widzę tego. Ile duchów tutaj się kręci. Ty może byś się ruszyła? Nie, no co, te robaki. O! No nie, i ty musiałaś mi tutaj zostać. No nic, no gratulacje, jak się w ogóle nazywasz, Monika? Monika, dziewczyna ratownika. Jest nową zwyciężczynią. Bravissimo. No i teraz musisz sobie założyć zwycięskie barwy na ryj i czekać na kolejnych biedaków, których tutaj sprowadzę. No i przede wszystkim uważaj na duchy, bo musisz mi przetrwać do rana. No, ale to się ładuje z prędkością światła. Biedna, zlagowana parcela. Biedna. Okej, jesteśmy. To było tutaj. I tutaj. Gratulation! Okej, i wiesz co? Teraz, jak już zostałaś sama, to przeczytuję delikatnie i spać w cholerę, żeby żaden duch cię, kurde, nie... Właśnie... Nie! Nie, 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 nie pozwalam ci. Nie, nie możesz. Nie. Kurde. Kurde. Aj, co teraz? Nie przemyślałam tego. Fuck, 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 fuck. Niedobrze. Nie mogę tego zapisać. Kurde. Zepsułam tą parcelę. Upsi.
No i co teraz? No nic, będę musiała 5 Simów na parcelę tutaj wprowadzić. A potem którymś skrzesić tą całą Monikę. To tak nie może być. No cóż. Tym naprawdę dziwnie mrocznym akcentem dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych i do usłyszenia przede wszystkim w kolejnych odcinkach Simsów z Mrocznej Wyspy i nie tylko. Bo... Pamiętacie może Grażynkę? Tą sim... Nie, tfu, Bożenkę. Tą simkę, którą gdzieś w ciało nie ma jej nagrobka i w sumie ona wisi na tej parceli, że niby jest, ale jej nie ma. Właśnie chciałam tutaj kogoś wprowadzić, aby móc skrzesić Monikę. A tutaj mam dalej diamencik w ogóle nad tą parcelą i niby ona tutaj dalej jest. Sprawdźmy! Ale jej nie ma. Dobra, nie ważka. W każdym razie wprowadzam tutaj nowych delikwentów. Okej. Trzeba to będzie tak rozwiązać. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymaj ta się. Pa!